Ale teraz zobacz, że na kanwie jakby tej prostej historii, która jest opowiedziana o tych trzech facetach, jakby dialogi są tak naprawdę, gdybyś dał to do naszego Instytutu Filmowego, czy gdziekolwiek indziej, nie przyjęliby tego filmu. O czym to kurwa jest? O czym są te dialogi? O czym oni rozmawiają? Ale zaraz... Jak pan mówi, kocham cię i wcale nie kocha, to jak to jest? To jak to? To po co on to mówi? To po co on to mówi? Niech powie, że nie kocha. Że nie kocha. No, to tak. Jak patrzyłem, to tak chciałeś. Jak zawsze. Rozluźnij. To tak się spięty jeszcze. Wiecie... Słuchajcie, ja myślę sobie, że ja na taki film jak Irlandczyk, który widzieliśmy, czekałem od wielu, wielu, wielu lat. I czekałem od jednego filmu, który jest w mojej głowie, który jest w moich emocjach, który jest w moim, który ja słyszę, który słyszę muzykę z tego filmu, mianowicie od Ojca Chrzestnego. Który był zrobiony równie prosto, a równie wspaniale. Tam nie było tego, że kamera, wiecie, teraz my zrobimy tak, że kamera będzie tak naokoło, albo kamera się pojawi tutaj i będzie tak chodziła. Ja mogłem zobaczyć na twarze aktorów, ja mogłem zobaczyć na twarz Al Pacino, który rozmawia z Pesci. Ja mogłem patrzeć się na Roberta De Niro, ja mogłem patrzeć, jak słucha Roberta De Niro Al Pacino. Ja to wszystko widziałem i to było fascynujące, to było wspaniałe. Oczywiście, że operator będzie dbał o to, aby były ujęcia dziwne, aby były ujęcia nowe, czy aby taki ktoś by mógł powie potem, że takich ujęć ja jeszcze w filmie nie widziałem. No dobrze, ale mnie bardziej interesuje jednak aktor. Ale nie pamiętasz pierwszego ujęcia z Irlandczyka? Pamiętam. Długie, długie, tak, przejście penetrujące przejście. Tak, nie, tak. I to ten master, tak zwany master shot, kończący się na De Niro, który siedzi, jest łysy, prawie łysy. A, fascynujące to jest, naprawdę fascynujące. Dla mnie to jest film dobry, a dobry film jest jak wiersz, ma wiele znaczeń, czyli jest o życiu. A każde życie kończy się śmiercią. No tak, czyli że film jest o życiu, miłości i śmierci. Tak. Czyli to te największe banały, jakie w ogóle na świecie mogą być, czyli życie, czyli miłość, czyli śmierć. Tylko w zależności od tego, jak kto je namalował, napisał, skomponował o tym, to jest albo banalne, albo wielkie. To akurat było tak proste. I w swej prostocie było po prostu wielkie. Ten film był wielki dla mnie. A sama historia niesamowita, no wspaniała, mimo że straszna, no straszna, ale wspaniała. Wspaniała w swojej, nie wiem, amerykańskości, w czymś, czego my tutaj w Polsce nie doświadczamy i nie doświadczyliśmy i może dobrze, żebyśmy nie doświadczyli. Zresztą opowiedziana w sposób przedziwny, jakby z punktu widzenia techniki filmowej, bo cała opowieść jest wolna, jak życie, a śmierć jest bardzo krótka i szybka. Wszystkie strzały są oddawane szybko. Śmierć jest bezszelestna i znikająca. Fajnie to a dojście do tego trwa wieki. I tak ten film opowiada. Gombrowicz kiedyś pisał o krytykach i mówił, czy jest możliwe, żeby niższy krytykował wyższego, prawda? Otóż ja myślę, że to, co proponuje Gombrowicz, mówmy o tym, co sami odczuwamy wobec tego dzieła, jest czymś no, po prostu słuszniejszym. No przecież czy my możemy coś powiedzieć o kostiumach, z którymi mamy do czynienia, o dekoracjach, o montażu, o muzyce, o aktorach, nie tylko o tych głównych, prawda, o czym wspomniałeś sam. To są po prostu dzieła znakomite. Tak, ty mówiłeś o tym, Boguś, o tym, bardzo ładnie to nazwałeś, o tym, o tej wolnej narracji, która jest tak wolna, jak życie jest wolne, a śmierć, która następuje szybko, gdzie tam są tylko strzały, 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 koniec, już. Film, który trwa, który nie jest krótki, no powiedzmy to sobie, nie jest krótki. Ja, przystępując do oglądania tego filmu, bałem się tego czasu. Myślę, oj, coś mnie może boleć,
coś może będę chciał wyjść. Nic podobnego. Nic podobnego. Nic podobnego. Śledziłem ten film, mimo że ta wolna narracja, o której ty mówisz, która mnie zresztą fascynuje, która mnie fascynuje jeszcze jedno. Ja może jestem dosyć konserwatywny w swoich poglądach na film, na teatr. Dzisiejszego kina czasem nie rozumiem, dzisiejszego teatru zwykle nie rozumiem, ale ta wolna narracja, ten dialog, który się rozgrywa pomiędzy na przykład Al Pacino i Robertem De Niro, który trwa z 5-6 minut. Tam jest tak, 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 w planie amerykańskim bliskie. Ja mogę się wtedy skupić na twarzy aktora, zobaczyć jak na jego, skupić na jego emocjach, na jego słuchaniu, na wszystkim. I to jest fascynujące, to jest najpiękniejsze w filmie, w kinie, w teatrze też. Aktor, w końcu aktor. Nie na darmo Scorsese jest wielkim miłośnikiem polskiego kina lat 60. No, on kocha polskie kina i filmy i zwykle przed zaczęciem swoich filmów, swoich produkcji puszcza współpracownikom jakiś polski film. Być może z tobą, być może z tobą. W 60. Bardzo, młody jestem, mogę jeszcze nie na aktorów. Bardzo szanuję kino Andrzeja Wajdy. Opowiadano mi, jak na festiwalu zaszczycił swoją obecnością i tak bardzo pięknie o Andrzeju Wajdzie mówił. Pamiętacie scenę z Irlandczyka, tą scenę, kiedy nasz bohater przychodzi do adwokata, ta pierwsza scena, kiedy on tak mówi, no, i taką robi minę, a zrozumiałeś? Rzeczywiście zdarzyłoby się bardzo często, że reżyser by to przycinał, to nie ma co, szybko, szybko, szybko. Nie szybko, mądrze ma być. Właśnie, to jest to, co ja, co często wszyscy i ty doświadczamy w kinie, że gramy jakąś scenę i reżyser przychodzi i mówi, wiesz co, dobrze, ale szybciej. Szybciej, 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 bo wiesz, nasz film ma trwać 90 minut, ta scena musi być o minutę krótsza. Ale wiesz, nie we wszystkich filmach... Scorsese nie boi się. Nie we wszystkich filmach jakby akcja i gra dzieje się poza słowami. Otóż to. O to chodzi. Słuchajcie, u nas jakby masz dialog, który mówi ci o treści sceny. Tak. Tamten dialog w ogóle... Nie mówię o treści sceny. U nas właśnie bardzo dobrze. Dialog wyjaśnia wszystko. Nie musi. Bardzo dobrze, Bogusiu, że podkreślasz to, co chciałbym ja również podkreślić, mianowicie scenariusz, panowie. No. To jest napisane. Bardzo często ostatnio mówię o tym publicznie, że to się zaczyna naprawdę na papierze. Że jak to jest sytuacja stworzona poprzez scenariusz, poprzez prawda, reżysera i tak dalej, nie wymaga potem wyjaśniania, że ja chcę, żebyś ty zabił tego, a ty nie chcesz, żebyś zabił to. Prawda? Tylko my wiemy, o czym mówimy. Jest groźnie. No jest dobrze. Bardzo spojrzenie gdzie? Bardziej filmowe, bardziej z... O czym jest Irlandczyk? Ja rezygnuję z odpowiedzi. O życiu powiem. O życiu i umieraniu. O życiu, miłości i śmierci. Tak. O. Dziękuję. Z ust mi pan to wie. Proszę bardzo. Myślę też, że dodałbym do tego, co mówicie, co jest słuszne, o życiu, a więc o odpowiedzialności i o tym, jak łatwo możemy znaleźć się w pułapce. A to oznacza, że powinniśmy starać się być świadomi wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw. One mogą być nawet maleńkie, nieporównywalne z tym filmem, które na nas czekają, jeśli przestaniemy myśleć. Tak, ale ten film jest również, jeżeli tak już głębiej będziemy, o wyborach. Bo ten wybór pomiędzy Robertem De Niro i córką, ten wybór pomiędzy rodziną a odpowiedzialnością za rodzinę, a odpowiedzialnością wobec chłopaków, wobec przyjaciół, wobec tego, co on robi. I teraz co o tych wyborach, to też jest bardzo interesujące tam. No. Co ci ludzie wybierają? Wybierają zawsze
Zawsze niewłaściwie. No ale widzisz, bo znaleźli się w pułapce, moim zdaniem. No tak. Znaczy, może coś takiego jest to, co coś mówili, że jest to o iluzji bezsensie życia. O tym, że jakby im człowiek dłużej żyje, tym wie, jak to jest tak naprawdę, wszystko jest względne i wszystko może być gówno warte i wszystko może być bardzo wiele warte. I tego nigdy nie jesteśmy w stanie ocenić, żyjąc. Mało, że to, co jest gówno warte, czasem okazuje się, że było najbardziej warte. Tak, no właśnie. Właśnie, to jest ten to, co nam się wydawało, żeby jest gówno warte. Czy poleciłbyś ten film znajomym i za co? To zależy, jakim znajomym. Właśnie. Ten film wymaga cierpliwości, jakiejś wiedzy na temat... Nie, myślę, że doświadczenia. Myślę, że każdy, jakby taką zaletą tego filmu jest, że to, co mówiłem, że jest nieoczywisty, że każdy widz odbierze go trochę inaczej w zależności od swoich przeżyć, jakby od tego swojego życia, które już przeżył. Inaczej odbierze to młody człowiek, inaczej ktoś w naszym wieku, inaczej kobieta, która rodzi dzieci. Każdy to odbierze inaczej. Ja absolutnie bym polecił ten film każdemu, dlatego, że to jest film, który pokazuje mi, że rzeczy są skomplikowane, że się tak wyrażę. Nie są jednoznaczne. Nie ma jasnych odpowiedzi. Nie jest tak, że czarne jest czarne wyłącznie i tylko białe. A taka nauka każdemu z nas się dzisiaj przyda. Oczywiście ja poleciłbym również za to wszystko, o czym wy mówiliście, ale jeszcze chciałbym zawsze zwrócić uwagę ludziom, którym bym polecał ten film, zobaczcie na aktorów, zobaczcie na to, bo macie szansę. Bo macie szansę, bo dzisiaj często w filmie nie ma szansy popatrzeć się na aktora, bo on jest tak krótko, bo on jest mrugnięcie i już jest inny kadr. A tutaj jest ujęcie na Lindę. I graj, panie Linda. Jak potrafisz. I teraz ja widzę, jak pan Linda gra. Później jest na pana Seweryna. Panie Seweryn, pan teraz gra. I ja patrzę się, później jest na mnie. I można to wszystko zobaczyć. To już zaczyna być rzadkością w ogóle w filmach. Czasem szczególnie w tych takich bardzo współczesnych i awangardowych. W filmach akcji. Skoro mówisz o aktorach, jeśli można, to ja byłem poruszony skromnością gry De Niro, Pesciego na przykład. Nie było tam jakichś niezwykle efektownych scen, nie wiem jakich tam. To było tak skromne, że mnie to bardzo poruszało, kiedy on, to jest powiecie napisane, ja powiem napisane, ale uzgodnione z reżyserem, kiedy on nie potrafi odpowiedzieć na jakieś pytanie, kiedy z księdzem rozmowa właściwie toczy się, jakby ona była improwizowaną sceną. Ale to jest tylko możliwe w tej wolnej narracji, kiedy możesz to opowiadać. Wszystko jest opowiadane do wewnątrz. Wszystko wymaga od widza. To tak jak mówisz bardzo głośno i mówisz szeptem. Kiedy cię zaczynają słuchać? Kiedy zaczynasz mówić szeptem? Powiem taką anegdotkę z mojego życia. Kiedyś, będąc bardzo młody, poszedłem do teatru. Przyjechał MCHAT z Moskwy i mój ukochany Inokienty Smoktunowski grał w Czajce Czechowa. Poszedłem, pomyślałem sobie, Boże, jak ja zobaczę, jak on gra. Minął pierwszy akt i sobie myślę, no nic nie zagrał, no pewnie w drugim pokaże. Drugi minął, myślę, no też nic nie zagrał, no pewnie coś szykuje na trzeci akt. Minął trzeci, też nic nie zagrał i wyszedłem taki zdegustowany. I zanim doszedłem do domu, jak doszedłem do domu, usiadłem i myślałem, Boże, jak on genialnie to zagrał. Bo on nic nie zagrał, bo on nie musiał pokazywać, bo on miał wszystko w ruchu, w twarzy i on nie musiał pokazywać, że on umie się śmiać, że on umie płakać, bo to jest najłatwiejsze. Ruszamy przeponą i robimy albo tak i wtedy już jest. Oni nie musieli nam pokazywać, że oni umieją grać. Bo wszyscy wiemy, że sztuką nie jest grać. Sztuką jest być. Jest być, a nie grać. Bo grać można się nauczyć. Grać można, nauczą w szkole teatralnej, nauczą człowieka, jak się śmiać, jak płakać. Zrobią impostację głosu, ustawią głos, będzie mówił pięknie. Nawet może L przedniojęzykowo-zębowe będzie mówił i będzie pięknie mówił i pięknie grał.
No i co z tego? To tak jak w sporcie, przeniosę to na to, jeżeli widzisz mistrzów świata w jakiejkolwiek dyscyplinie, jako widz, mówisz, jakież to jest proste. NBA. Jakieś to jest proste. Dlatego, bo on jest mistrzem świata. On nie musi pokazywać, że ten sport jest trudny. Ale to mnie też najbardziej śmieszy, jak tak oglądam. Ja jestem fanem boksu. Takiego prawdziwego boksu. I tak czasem oglądam i tak patrzę się i mówię, no to chłopie, no przecież teraz go tu. Myślę, Boże, to jakbym ja tam wyszedł. No. Ja dodam jeszcze jedno. Do tego, co ty mówisz o tym, żeby nie grać, a być. Panowie, ale po to, żeby być, to trzeba po pierwsze się trochę nagrać, a po drugie dużo przeżyć i dużo umieć. I dojść naprawdę. Do tego. To nie jest tak, że po prostu bierzesz kogoś i on jest. W jednym filmie tak, w dwóch filmach tak. Już w piątym nie da rady. Już trzeba być mistrzem świata. Trzeba być mistrzem świata. Następne pytanie. Co sprawia, że Irlandczyk wyróżnia się na tle innych filmów? Wiesz, ja myślę, że on wyróżnia się szczególnie na tle innych filmów dzisiaj robionych. Też nie wszystkich, nie chcę generalizować. Ale tym takim, w dobrym słowa tego znaczeniu, w dobrym słowa pojęciu, konserwatyzmem, w robieniu filmu. To znaczy, że ja nie będę tutaj epatował formą, jakąś dziwną, nową formą, którą zaskoczę, nie wiem, widzów, zaskoczę może krytyków, a przede wszystkim kolegów swoich reżyserów i na jakimś festiwalu filmowym zdobędę nagrodę. Nie, to jest wszystko bardzo proste. Tak się robiło filmy kiedyś, tak robi Scorsese ten film teraz zrobił i tak powinno się robić filmy, bo ten film potrafi właśnie tą formą, która jest brakiem formy, zainteresować. A ja jeszcze podkreśliłbym kwestię tego, że to jest historyczny moralitet, który stawia najważniejsze w gruncie rzeczy pytania i odpowiedzi nie daje, przez to jest uczciwy. Ulubiona rola, scena lub film z udziałem De Niro, Pacino lub Pesciego? Pacino. Zapach kobiety i scena jego tańca, kiedy ja na niego patrzyłem, kiedy on patrzył tymi niewidzącymi, a widzącymi przecież oczami, kiedy ta jego twarz, ja ją widzę do dzisiaj, jak on tańczy, jako ten niewidomy. To było coś genialnego. Ja widzę tę scenę, widzę tę jego twarz, widzę ten taniec do dzisiaj. To jest dla mnie jedna z najpiękniejszych scen w filmie, jaki ja widziałem w ogóle w kinie. Ja na przykład pamiętam, kiedy Pesci grał w tym filmie o tym chłopcu, co zostaje w... Rodzice wyjeżdżają. Kevin, prawda? No, Kevin, no, rozkosznie gra tego wariata, tego bandyty czy tam, prawda? Chętnie o tym wspominam. Nie wiem, czy panowie pamiętacie jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą, bo nawet przed Ojcem Chrzestnym, moim zdaniem, rolę Al Pacino w filmie pod tytułem Narkomani. Pamiętam ten film. Słuchajcie, on pokazał mi w tym filmie pułapkę zjawiska pod tytułem narkotyk. Po prostu scena po wyjściu, to fantastycznie, byłem tym głęboko poruszony. Dla mnie Joe Pesci w Chłopcach z Ferajny. Coś takiego dziwnego. Odkryłem wtedy tego aktora. Tak, no tak. No ja zafascynowany byłem tym, no stąd moja nim fascynacja. I w tym Irlandczyku również po prostu coś nadzwyczajnego. Kto dalej do odpowiedzi? Chyba ja. No, przepraszam. Jakie cechy sprawiają, że są takimi dobrymi aktorami? Co w nich cenicie najbardziej? Gdybym ja wiedział, jakie cechy są sam potrzebne, to sam bym to wykorzystał. Wykorzystał i zrobił. I zrobił, no. Ja myślę, że jakby cenię sobie ich za to, że wprowadzili nową jakość do aktorstwa, wtedy europejskiego i amerykańskiego. Wtedy amerykańskiego nie było, bo było to aktorstwo muzykalowe. Jakby oni poszli szkołą Stanisławskiego, przetworzyli ją na nowo do filmu. Czyli jakby skupili się na psychologii i uczuciach człowieka, a nie na formie ich przekazu. Czyli jakby skupili się w szkole jakby na tym, co było dla nas dziwne. Myśmy wszyscy byli aktorami teatralnymi, pamiętacie? Nawet w filmach
Tak. Ale widać do teraz, że właśnie to, co mówiłeś, że granie polegało na tym, że trzeba było dużo zagrać pokazać. I trudnych rzeczy pokazać, że jestem tak dobrym aktorem. Oni przestali pokazywać, po prostu musieli to czuć. Musieli wejść w rolę, że tak powiem, do końca. To jest właśnie w tym jest Stanisławie. Ale to jest to też, co Andrzej powiedział, że żeby móc być i przestać pokazywać, trzeba umieć zagrać, trzeba pies, a potem odrzucić. Przestać się popisywać, odrzucić to, co, do czego człowiek dochodzi. Przecież ja to umiem, to po co ja mam to pokazać? Mnie się wydaje, że ty dotykasz czegoś absolutnie zasadniczego, które dotyczy teatru i filmu. Nas uczono, żeby informować, żeby... Przekazywać analizę. Tak. Żeby, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj przy takich środkach, które mamy, również w teatrze, środkach technicznych, sposobie koncentrowania na nas uwagi widza, mniejszych salach również często teatralnych, w których można grać w cudzysłowie bardziej filmowo, co dla mnie to tak nie jest, ale to nie jest inny temat. My możemy bardziej skupić się na tym, żeby być, niż żeby wytłumaczyć. Wytłumaczyć, ja używam celowo tego słowa wytłumaczyć, dlatego że my często mamy poczucie, że nie rozumieją widzowie, w związku z tym trzeba im dograć. Wytłumaczyć. Otóż nie trzeba nic dogrywać i nie trzeba nic tłumaczyć, no chyba, że w pierwszej scenie trzeba powiedzieć, że o godzinie 11 przyjdzie listonosz, prawda, no to nie o tym mówię. I wtedy stajemy się bardziej przekonującymi i moim zdaniem fascynującymi, jeżeli widz będzie czynił wysiłek, żeby dojść do nas i koncentrować się na nas, a nie siedział sobie spokojnie w fotelu, bo oni wszystko mi opowiedzą. Tak. To jest podstawowa dla mnie osobiście taka różnica w aktorstwie. I oczywiście no, to pokolenie, ono się rodziło, bo przy tej okazji z radością mam ochotę wymienić nazwisko wielkiego aktora, mianowicie Marlona Brando. Mam ochotę mówić o jego profesorze Lee Strasbergu, prawda, o Actors Studio, które też trzeba może widzowi wytłumaczyć. To nie była szkoła teatralna, to były spotkania aktorów już pracujących w zawodzie, którzy ze sobą po prostu pracowali pod kierunkiem wspaniałych ludzi. Dla widza to może być interesujące, mianowicie rozwój techniki pozwolił również najpierw aktorom amerykańskim mówić inaczej w kinie. Przecież seplenić, co stało się wartością, a nie niewartością. Przecież nam ciągle, ja pamiętam takie czasy, no w tych latach 60., 70., mówiono na planie, nie słyszę, głośniej. To już tak. I w ogóle proszę mówić wyraźnie i tak dalej. Oczywiście trzeba tak mówić, żeby to było zrozumiałe i komunikatywne, prawda? No ale jeżeli oni mają mikrofony, już nie wiem gdzie, czasami mówię, że mają tu gdzieś mikrofony, to oni mogą być bardziej przekonywujący po prostu. No tak. Ja myślę, że jeszcze jedna istotna rzecz, że jakby mówiąc o kinie europejskim, również polskim, że oni po prostu nie grają ideologii, nie grają tego, co ten aktor, kim on ma być i co ma wykonać, czy jest szlachetny, czy jest niedobry, tylko grają człowieka. I sytuację. My bardzo często gramy ideologię. Czytamy scenariusz, mamy rolę, ten jest zły, och, to będę taki kurwa zły, że wszyscy się będą mnie bali, a wszyscy się śmieją. Tak. A jednocześnie, wiesz, jednocześnie nagle przypomniałem sobie, kiedy słuchałem tego, co mówisz, że sam Aleksander Zelwerowicz, prawda, czyli słynny polski aktor, reżyser i twórca prawda, szkoły teatralnej i tak dalej, rektor, mówił, jak masz grać złego, to pokaż, w czym on jest dobry, co lubi, w czym jest sympatyczny i tak dalej. No, nie słuchaliśmy mistrzów racja, też. Racja, wielka racja. Ja ci pan nazwa? Grabowski. Bardzo miło było, naprawdę. Za co szanujecie siebie nawzajem? Trudne pytanie. Dobra, mogę pierwszy? Proszę. Szanuję za jakby walkę o to, żeby bezwzględnie, jeżeli się za coś bierzemy,
i bierzecie, wykonać to najlepiej, jak potrafimy. Bo to jest tylko jedyne dążenie do czegoś, do absolutu, którego i tak nigdy nie osiągniemy. Nie osiągniecie. Ale zawsze będziemy do tego, kurczę, dążyli, zawsze będziemy chcieć dać tym, którzy przychodzą i płacą, to wszystko, co mamy najlepszego. No, ja bardzo się z tobą zgadzam, Boguś, ponieważ myślę, że nawet przystępując do pracy, przecież my często do pracy, do grania, do czegoś, ale śmiejemy się, żartujemy, jesteśmy, ale, a co mi tam zależy, a to przecież to tak będzie, ale w środku to jest coś innego, bo przecież praca aktora, szczególnie aktora w filmie, nie polega na próbowaniu przed lustrem, na robieniu min, na próbowaniu, jak ja to powiem, te kwestie, prawda, jak będę modulował głosem, tylko na myśleniu, kiedy jak ja powinienem uderzyć. I to widać po tobie, bardzo bym chciał, żeby też było widać po mnie, że to są te strzały, bo to są tylko strzały, bo tego nie da się jutro poprawić. To trzeba zagrać dzisiaj, tu i teraz. Otóż mnie się wydaje, że rzeczywiście, ja nie wiem, czy to jest kwestia pokolenia, czy to jest kwestia po prostu tego, że przeżyliśmy już wiele w naszym zawodzie, ale przecież pracujemy w najróżniejszych, znaczy nasz zawód ujawnia się w najróżniejszych miejscach. Radio, koncerty, przedstawienia takie, spektakle takie, kino takie i tak dalej, i tak dalej. I chyba coś, co nas łączy, to, że niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie akurat pracujemy, że to powinno być zrobione dobrze i mieć sens. No, znaczy, wiesz, no, robimy rzeczy nie zawsze dobre i umówmy się, na tym polega nasz zawód, że 90% z tych rzeczy jest zwykle niedobrych. Bo tak to wygląda sztuka. Natomiast nie poddajemy się i zawsze chcemy wykonać to jak najlepiej. Tak. Najlepsza rola, w której do tej pory mieliście okazję zobaczyć siebie nawzajem. Ojej, to jest... No... Ja wiem na przykład, że ty, Andrzeju, gdzieś w jakimś wywiadzie, który czytałem, że jesteś może nie niezadowolony, ale mówisz, że... Ale to zawsze każdy aktor właściwie mówi to, że gdybym dzisiaj to zagrał, zagrałbym to lepiej, zagrałbym to inaczej. Ja wiem, o czym mówisz. O Ziemi Obiecanej. Że dzisiaj byś to inaczej zagrał, ale przecież byłeś tam wspaniały. I to jedna z twoich pierwszych ról? I jedna z swoich ostatnich, którą u Beksińskiego, no czyli wiemy o czym mowa. To jest zresztą normalne dla wszystkich. Któryś to wielki reżyser amerykański powiedział, że żeby nakręcić dobry film, to należy film nakręcić, obejrzeć i nakręcić go jeszcze raz. A ja chciałbym powiedzieć o twojej pracy taką rzecz, która pewnie cię zaskoczy, mianowicie bardzo ci zazdroszczę pracy w tym serialu Kiepski. Tak, tak. Dlatego, że po pierwsze uważam, że robisz to fantastycznie, po drugie zazdroszczę, bo chciałbym coś takiego, chciałbym to zagrać, a po trzecie pamiętam ciebie z filmu Bogajewicza. Nie wiem, Ages of the Lord. Tak, i to o tych dwóch rolach. Andrzeju. O Pokocie, ale tamty. Ages of the Lord, tak, to jest z Willem Dafoe tam grałem. Jeżeli o to chodzi, to ja powiem w produkcji Kiepski. Masz załatwioną rolę, no. Naprawdę. Znaczy, ta seria psów, prawda, to jest... Bo to było również ważne społecznie. To był ten przełom zupełnie innego patrzenia, no i na to pokolenie tych ludzi konkretnych, ale w ogóle to był taki znak tego, czym Polska się staje. Jak również ten film Kobieta Samotna. To, słuchajcie, ja to obejrzałem w Paryżu i potem rozmawiałem z Agnieszką i mówiłem, słuchaj, jakżeż oni wspaniale grają, ale proszę cię, już gorzej nie pokazuj życia. Już doszliśmy do granic beznadziei. Pewnie masz dosyć tego, że zwykle każdy ci mówi, jeżeli o twoich rolach, że ci mówi o psach. Ale trudno nie mówić o tym. Trudno o tym nie mówić, bo to jest właśnie kultowość. To jest coś, co pozostaje, co jest i pozostało, jest, było i będzie. Ale tu ja cię zaskoczę, jeżeli chodzi o rolę. To nie była rola filmowa. To była chyba pierwsza rola, którą ja cię widziałem. To był dyplom w szkole teatralnej.
Słuchaj, wielki człowiek do małych interesów. Pamiętasz to? Tak. Boże, jak ty mnie zaskoczyłeś. Ja myślałem, Boże, co to za aktor? Byłeś tam wspaniały. Nie pamiętam dyplomu, ale grałeś Dolskiego, zdaje się, tak. Prawda? Jakaż to jest wspaniała sztuka, jaka to trzeba grać. Tak, tak. Cudowna komedia. Ach, cudowna komedia, ale ty w tej roli tego Dolskiego, do dzisiaj cię pamiętam, do dzisiaj cię widzę. W tym młody szczylek taki, którego no znałem, no w końcu byłem tam o rok wyżej, czy o dwa od ciebie. Boże drogi, bardzo mi się podoba. Odzajemnie się. Dwie role, oczywiście kiepscy, za odwagę i bezkompromisowość. Tak, i rola, o którą cię nie podejrzewałem, czyli serial Wegi Pitbull, w której zagrałeś komisarza bez środków, bardzo mocnego człowieka, czyli od rozchwianego do takiego bardzo mocnego, który niewiele musi mówić, natomiast to wszystko jest w środku. Te dwie rzeczy tworzą komplet. To było dla mnie właśnie wybawieniem, ta rola tego Goebbelsa, bo ja się bałem, że ja do końca życia będę Ferdynandem Kiepskim. A ta rola sprawiła, że inaczej się na mnie popatrzono, że zobaczyli mnie z tej drugiej strony o 180 stopni przechylonej. No, Andrzej, oczywiście ziemia obiecana i jakby no. I rodzina. No to mamy podobne. Dwie rzeczy, które są jakby majstersztykiem. Tak, to fantastyczne. To naprawdę był dobry scenariusz, naprawdę dobry reżyser, dobra historia, cudowna postać. Też wejście. Słuchaj, to jak ty wchodzisz w postać, to wiesz, o tym krążą legendy w środowisku. Więc jakby to, jak się przygotowujesz i tak dalej. Zbiorowa praca. To było widać, że ty się upodobniłeś do bohatera. Co jest najtrudniejszego w zawodzie aktora? Moim zdaniem wytrwanie. Moim zdaniem najtrudniejsze jest to, co się wydaje najłatwiejsze ludziom. Czyli to, co my widzimy, co mówiliśmy o tych genialnych, fantastycznych aktorach, którzy są, a nie grają. I to jest najtrudniejsze, mimo że to się wydaje najłatwiejsze. No bo cóż łatwiejszego, jak zachowywać się normalnie. No nic łatwiejszego, prawda? Najtrudniejsze zaś w zawodzie aktora również, ale to jest o wiele trudniejsze, jest nauczyć się tekstu. Ja bym właśnie powiedział, że to jest w ogóle trudny zawód i dla mnie najtrudniejsze jest uczenie się tekstu. To z tego powodu, że to jest jedyny moment, w którym można być absolutnym bezmózgowiem i to opanować. Bo tak poza tym trzeba strasznie myśleć nad tym, co się robi, kiedy się robi i jak się robi. Tak, jak często ludzie mi się pytają, ach, to ty aktorem jesteś, to tobie to tak łatwo przychodzi, bo ty pamięć ćwiczy, to macie ćwiczoną pamięć, to wy to pewnie się szybko uczycie. Jak wy się uczycie? Ja mówię tak. Jak w pierwszej klasie szkoły podstawowej wierszy się uczyliśmy. No i tak samo się uczymy tego. No to upokarzające. Upokarzające, bo to jest tak głupie. Bo to jest tak, jak powiedziałeś, bezmyślne. Bo to jest bezmyślne klepanie czegoś. Myślisz o tym tekście dopiero wtedy, jak go umiesz. Albo jak czytasz. A nie starasz się go nauczyć. No to wyobraźcie sobie, co ja musiałem robić we Francji, kiedy musiałem się tego uczyć 100 razy dłużej, wcześniej niż koledzy Francuzi. Jesteś to moim idolem. Tak. To męka, koszmar. Jestem pana idolem, tak, panie Andrzeju. Tak, oczywiście. Tak. Co jest najpiękniejszego w tym zawodzie aktorskim? No, może spróbuję odpowiedzieć. Cisza. Cisza w czasie przedstawienia, cisza na planie filmowym po ujęciu, jak również wdzięczne, pełne wdzięczności spojrzenia albo słowa widzów, z którymi się spotykam, ale pod warunkiem, że ja też tak dobrze o tym myślę. Bo jak czasami komplementują, a ja wiem, że było no naprawdę niedobrze, to jest mi przykro. Zresztą bardzo lubię tę formę, to też jest przecież forma aktorstwa, tylko mówię o stand-upie, że ja czasem wychodzę, przede mną jest amfiteatr pełen ludzi, czyli jest tam 3000, 4000 osób. Ja mam do dyspozycji mikrofon, jestem ubrany w garnitur, nie mam kostiumu, nie mam śmiesznej beretki z antenką, nie mam za krótkich spodni. Jestem ja, Andrzej Grabowski. Ja stoję przed nimi przez godzinę i mówię, tylko mówię. I oni się śmieją,
albo wzruszają, biją brawa, albo krzyczą, rozmawiając czasem ze mną. I co jest fascynującego, że ja po pewnym czasie jestem szczęśliwszy od nich. Mimo, że oni się śmieją, abstrahując, że jestem, że oni jeszcze za to zapłacili, a ja wtedy zarabiam. To jest żart oczywiście, ale też nie jest to nieważne. To jest mój zawód, to jest mój zawód, a nie hobby, no więc ja z tego żyję. Ja wtedy czuję się po prostu tak szczęśliwy, bo mnie się wtedy wydaje i wtedy zaczynam rozumieć ludzi, dla których narkotykiem jest władza. Bo ja mam wtedy przez tę godzinę władzę nad tymi ludźmi. Ja jeden, nie mój kolega, który gra Merkucia na przykład i przychodzi, nie koleżanka, która właśnie w tej chwili będzie się rozbierała, nie muzyka, nie, bo jestem i tylko jestem ja i tylko to, co ja powiem przez godzinę. To jest coś fascynującego, to jest coś, że jestem o wiele szczęśliwszy od tych ludzi, którzy mnie słuchają. I jeśli oczywiście to idzie tak, jak iść powinno. Jest taki moment na planie, kiedy w ludziach siedzących przed monitorami coś się dzieje, coś się zmienia i to już nawet nie chodzi o to, że skrypt uronił ze, ale że jest pewien rodzaj zawstydzenia, bo oni się boją przyjść do ciebie i powiedzieć ci, że to, kurczę, takie ludzkie, tak fajnie to zagrałeś, bo to wstyd tak powiedzieć. To jest fajne. I potem zdarza się, że tak po całym dniu schodząc, tak ktoś podejdzie do ciebie, ale w tym momencie to było... co będę ci mówił. Ale to też ciekawe, to też powiem. Mianowicie uznanie współpracowników jest czymś innym niż uznanie publiczności. Prawda? Oni znają wszystkie sztuczki. Ale to, co Wajda miał, że Wajda tak bardzo się przejmował tym, co powie oświetlacz, tym, co powie wózkarz, tym, co powie szwękier. On na nich się patrzył. Jak bardzo w filmie potrzebny jest dobry partner, no to taki truizm trochę. Każda z odpowiedzi będzie takim truizmem, ale... Wszyscy wiemy, że bardzo. Nasze doświadczenie o tym mówi wielokrotnie. Mając złego partnera, samemu jest się złym. Tak jest. Ja myślę, że pokazuje to sport zbiorowy, taki jak na przykład piłka nożna. Ja myślę, że dobry zespół grając ze słabym, gra raczej lepiej. Słabiutko. Moim zdaniem. A dobry ze słabym, no tak, ale słaby za to gra lepiej niż wtedy. Wydaje mi się, że Barcelona, kiedy gra z Realem, nie może grać źle. Mogą przegrać, mogą mieć słaby dzień. To wymaga naprawdę odpowiedzi na... Tak jak widzę, gdybym grał z Bogusławem, prawda? Widzę, że kombinuję w tym kierunku, no to ja muszę się ustawić inaczej. Muszę grać ciszej, jeżeli on gra głośniej. Jeżeli on patrzy na mnie, ja patrzę na niego inaczej. Przepraszam cię, dlaczego o mnie nie mówisz? Dlatego, że jeszcze nie zdążyłem i przerwałeś. Tak, bo dopiero gdybyś ty zaczął, prawda, grać, gdybym ja zaczął z tą... Mówiąc o sporcie inaczej, tak jak w boksie, bardzo dobry bokser i bardzo słaby bokser, ten film jest krótki. Tak, wtedy jest krótki. Tak, masz rację. Ale wiecie, no na pewno każdemu z nas się to zdarzyło. Mnie na pewno, że czasem przystępowałem do jakiejś sceny, zwykle w filmie, no bo w teatrze się próbuje, i nie miałem pojęcia, co ja mam zagrać. I nagle partner mówi mi, co ja mam zagrać, bo on mi dyktuje, co ja mam zagrać, bo ja reaguję na to, jak on się mnie o coś zapyta, jak on coś stwierdzi, jak on mnie oskarży albo pochwali i tak... A jak ja mam takiego partnera? Nie trzeba się starać. Nie, no właśnie. To jest też umiejętność wykorzystania partnera. Tak. To jest też. No tak. Dobra, ja, tak? Następny. Nasze wspólne zawodowe spotkania. Słucham panów. No cóż, no. Spotykać się z panami w filmie to zaszczyt. Zawsze. Wielka przyjemność, wielki zaszczyt. I nie mówię to kpiąco, to naprawdę. Jest coś zawsze wielkiego i fascynującego. Nie było mi dane wiele razy się z wami spotkać, ale z tobą, Andrzeju, w Sępie się spotkaliśmy. Tak, żeni Korina. Kiedyś może tego nawet nie pamiętasz. Ja zresztą też nie do końca pamiętam. W ogóle mieczem grałem pijanego szlachcica. Nie trzeba było grać. No, ja zawsze unikam grania. Zawsze unikam grania. A z tobą się spotkaliśmy w dwóch filmach, czyli no w Pitbullu, którymś tam Patryka Wegi,
oraz Ach, śpij, kochanie, o Mazurkiewiczu. Któż to reżyserował? Boże, Lang. Krzyśka Langa. Nawzajem. Panem Andrzejem Kochany spotkaliśmy się niewątpliwie również w dwóch filmach, z czego w tej chwili pamiętam jeden, pan Tadeusz. A drugi? Dobrze go pamiętasz? Prawie. Prawie cały. Prawie cały, ale pamiętam, bo tam konałem, więc to zapamiętałem. A drugi film to... Andrzeja Barta. Andrzej Bart, oczywiście. Za który dostałeś nagrodę. Za który dostałem nagrodę. Dzięki tobie, bo byłeś moim partnerem. Dziękuję. No ja nie dostałem żadnej nagrody, kiedy z panem grałem, więc nie wiem, o co chodzi. I dlaczego? No, może to wasza wina. Tak by z tego wynikało. Trzeba grać z dobrymi aktorami. Trzeba grać z dobrymi aktorami, wtedy się nagrody dostaje.